Boże, on tu jest! Muszę się prędko schować. Wbiegłam po schodach na strych, może trochę za głośno. Już słychać było metaliczny dźwięk otwieranej furtki i skrzypienie zamka w drzwiach. Kurde! Postanowiłam schować się w jego pokoju. Tam mnie nie znajdzie. No pomyślcie, szybciej zaczęlibyście szukać w swoim pokoju, czy na przykład w składziku. Tak więc zrobiłam. Już słyszałam jego sapanie i ciężkie, zmęczone kroki na schodach. Na szczęście kierował się najpierw do łazienki. Miałam czas. Uznałam, że chowając się pod łóżko, narobię najmniej hałasu. Cisza w moim przypadku była cenniejsza niż złoto. Na szczęście po usłyszeniu gardłowego stukania sedesu, mężczyzna ów, gdy wyszedł z toalety, nie zobaczył mnie. Uff. Jego stopy zaczęły niemrawo iść w moim kierunku. Strach przed odkryciem nabuzował się we mnie, lecz on podszedł do szafy. Wyjął pogiętą koszulę i flanelowe spodnie. Zaczął się przebierać. Potem wskoczył na łóżko, mało nie przygniatając mnie. Po kilku dłużących się minutach zasnął. Wyczołgałam się spod jego łóżka, wyjmując z kieszeni składany nóż. Śpi, śpi. Ja mogę już zacząć zabawę.